Cześć, słuchajcie, jest 7 listopada 2019. Fajna pogoda, słonecznie. No w tej chwili znajduję się w cieniu domu, bo słońce już wiadomo jest nisko. Jest dosyć ciepło, jest chyba 13 stopni. I pomyślałem, że w końcu trzeba by było zrobić porządek przy tym oczku wodnym. Chodzi mi głównie o to, żeby przygotować się do zimowania, czyli wszystkie rośliny przybrzeżne już uschnięte i w ogóle wszystko jak najniżej ściąć. No mogę zostawić te 5 cm powyżej wody, w razie czego jakby woda zamarzła, to przy roślinach nie powinno aż tak zamarznąć. Powinny być od wiatru lekkiego ruch tych roślin, nie? I tam nie powinno zamarznąć. Co pomaga w utrzymaniu oczka przy zdrowiu, żeby te gazy wszystkie uchodziły z umierających roślin, ale też jest dla estetyki, prawda? No i żeby tych gazów było jak najmniej, muszę oczko odkurzyć, bo tutaj no filtry do tej pory pracują, jak słychać, kaskada chodzi. Ale tu no już wiadomo. Sypie się zewsząd całego syfu. No pompę mam dosyć słabą, ma 10 tysięcy litrów przepływu, no i nie wyłapuje wszystkiego. Oczko, tak jak wspomniałem kiedyś, ma około 16 kubików pojemności. Ma 7 na 3. No i głębokość też około 120 cm. Ryby żyją tutaj już 6 lat. Przypominam wszystko dla tych, co jeszcze nie widzieli. Tam widać kawałki folii, ale to tylko dlatego, że zabrałem stamtąd papirus, który latem skutecznie to wszystko zasłaniał. Tam były kastry z tymi papirusami. I powiem wam, że fajnie ten papirus oczyszcza tą wodę, bo tam praktycznie już w nim ziemi nie było. Tam była jedna zbita bryła korzeniowa i cała dobroć do wzrostu czerpała z wody. Walczyły razem z glonami o pokarm. No i co? I zobaczcie, w tym roku, tutaj taka ciekawostka, posadziłem bezpośrednio do wody trawę, której nie wiedziałem, że może rosnąć w oczku. To jest trzcinowata jakaś tam. Zapomniałem nazwy. Dobra, mniejsza o to, ale jest fajna. Jest wariegata. Biało-zielona, szybko się rozrasta. I mam nadzieję, że ten cały brzeg mi tutaj zarośnie, że tylko po to, żeby też fajnie wyglądało, ale żeby walczyła właśnie z glonami o ten pokarm, tak? Żeby jak najmniej glonów tutaj rosło. Chociaż zimą, zima nie zima i te glony tutaj rosną. No wiadomo, rośliny obumierają. Jeśli nie ma śniegu, woda jest tylko zamarznięta, to te promienie słońca i tak się dostają do wody. No i glony sobie rosną, najlepsze. Jest jasno, fotosynteza i rosną. Dobrze, już skończę swoje ględzenie i zabiorę się do pracy. No tego miskanta też bym musiał całego ściąć. Mogę to zrobić na wiosnę, tak? A mogę zrobić to teraz. Ten miskant olbrzymi jest całkowicie mrozoodporny, nawet jak jest ścięty do zera. A już rośnie tutaj chyba czwarty rok. No i zimą, przez zimę, jeśli by wiał wiatr, to te wszystkie liście odpadają od tego miskantu i lądują właśnie w oczku. I wtedy dopiero na wiosnę jest syf. Właśnie tego chciałbym uniknąć, mniej roboty. Więc chyba teraz zabiorę się za wycinkę tego miskanta, żeby po prostu nic tu mi do wody nie wpadało, żeby nie gniło. Dobra. Właśnie wyciągnąłem na brzeg taką małą donicę płaską, w której rosła sobie kolokazja Blackstem. Słuchajcie, ona jest żywa. To co tu widać, to są zmrożone liście. A tutaj spójrzcie. Normalnie zdrowy liść, 7 października. Były już przymrozki po minus
4 nawet, po minus 6 stopni. Banany zostały całkowicie zmrożone, liście. A tutaj takie coś. Ta bulwa w środku jest żywa. Zobaczcie, jakie korzenie. I to wszystko pobierało składniki. Tak samo bezpośrednio z wody. Ja ją tu wsadziłem, tak jak widać, w samym żwirze. Tu jest żwir. I tak sobie rosła mała roślinka i się zagęściła. Tak, wydała kilka odrostów. I co? Ja to po prostu zaniosę sobie do piwnicy i zobaczymy, jak to sobie przezimuje. Bo to jest żywe. Jednak w oczku wodnym kolokazje żyją dłużej. Chyba tylko dlatego, że woda oddaje ciepło. Jeszcze woda nie zamarzła, a to, co było powyżej, zmarzło. Natomiast bulwa i korzenie żyją. No, dowodem jest nowy listek. Oczko zostało oczyszczone z roślinności przybrzeżnej, tak to wygląda. Tam widać folię, tak jak wspomniałem, latem tego nie widać, bo zasłaniają papirus. Taka ciekawostka, tam była skrzynka z taką trzciną wariegata, którą posadziłem tam. I ona już tam będzie rosła zamiast papirusu. Papirusu będzie tutaj tylko jedna kastra, czyli będzie tam. Resztę podzielę i coś się z tym zrobi. W końcu widać bociana. Bocian został całkowicie zarośnięty. Co planuję na wiosnę? No, na wiosnę planuję w tych pniakach posadzić czarne kolokazje na przykład. Tam rosła Thailand Giant, jak pamiętacie. No, nie za bardzo się tam nie za bardzo tam pasowała, bo została trochę zagłuszona przez to wszystko, co tu rosło. No, była zarośnięta całkowicie nawet przez te papirusy. Albo zmienię miejsce, tą skrzynkę dam w tamto miejsce, a papirus będzie tutaj. A tam czarna kolokazja, tu będzie czarna kolokazja. I na tych płytach granitowych może też poustawiam duże donice z kolorowymi kolokazjami, które zostaną zamaskowane przez roślinność właśnie z oczka, żeby nie będzie widać tak tych donic, a kolokazje będą się wybijały. Tylko właśnie ten miejskant tak będzie to przygłuszał, no ale zobaczymy, będę próbował różne rzeczy robić. I dodatkowo tutaj, gdzie te hosty, gdzie te funkie, no będę starał się je zastąpić też właśnie kolokazjami i alokazjami, żeby ten ogród był bardziej egzotyczny, żeby z roku na rok nabierał coraz więcej tej egzotyki. A co do oczka wracając, to jeszcze zostało mi odkurzenie. Pogoda się zepsuła, w ogóle pada deszcz. W ogóle teraz, to co mówię, ten materiał nagrywam dwa dni po tym, jak zacząłem to wycinać, jak zacząłem nagrywać filmik, ponieważ wczoraj nie miałem czasu, żeby dokończyć tutaj pracę. No dzisiaj też nic nie robię, bo pada deszcz, jest zimno i się nie chce po prostu. Co chwilę leje, bym tu zmokł się przeziębił. No zostało tylko odkurzenie i ścięcie miskanta. No na razie jeszcze stoi, ale ściąć go muszę przed zimą, żeby mi tutaj nie naleciało tych liści. A wy jak tam dbacie o swoje oczka? Co robicie? Jak tam z filtracją? Ja filtrację na razie wyłączyłem, ponieważ filtry też niedługo będę czyścił i będzie tutaj sama pompka od tego filtra, będzie tutaj przy brzegu
będzie tylko chlapała, będzie ustawiona wylotem do góry, żeby tylko tutaj nie zamarzło. A zresztą zobaczymy, jaka będzie zima. To nic. Pozdrawiam. Na razie.